Cześć, witajcie, z tej strony Marcin, witam Was na moim kanale. Dzisiaj mam świetną wiadomość dla tych z Was, którzy lubią szczególnie na moim kanale rozpakowania i recenzje myszek dla graczy, ponieważ w moje ręce w końcu wpadł pierwszy produkt firmy Mionix. Jest to myszka Naos 700, którą dzisiaj sobie rozpakujemy i zobaczymy, jak jest wykonana, jakie ma cechy. Ceny tego gryzonia sprawdzicie sobie w opisie filmu. A teraz bez zbędnego przedłużania zaczynamy, bo jestem ciekaw tego produktu. Przed nami myszka Mionix Naos 7000. Na obrazku wygląda dość ciekawie. No i wydaje mi się przede wszystkim, że jest to duża mycha. Zobaczmy za jakimiś cechami. Dobra, z tyłu coś mamy, tu w sumie nie za wiele. 7000 dpi, sensor to jest ADNS 3310, czyli konstrukcja Avago. Całkiem dobry sensor. Ergonomiczna konstrukcja dla 5 palców, 3-fazowe dpi, 7 przycisków, więc sporo. Przyjemny materiał, 16,8 miliona kolorów podświetlenia elementu i procesor 32-bitowy ARM o prędkości zegara 32 MHz i 128 KB wbudowanej pamięci. Tak więc parametry dość przyzwoite. Nie mieliśmy co prawda IPS-ów ani przyspieszenia tutaj podanego, ale już samego gryzonia wyjmujemy. Dobrze, mamy tutaj naklejkę, zobaczcie, logo Mionixa i instalacja, takie bardzo krótkie informacje. No i już sama myszka, zobaczmy, coś tutaj jeszcze jest w tym? Nie. Tylko taka wkładka. Ok. Myszka po testach widać, troszkę ubrudzona, ale to nic. Mamy przewód w oplocie. Oplot jest bardzo miękki, co jest zaletą, a jednocześnie jest gruby i wytrzymały, się wydaje. Mamy wtyk USB, pozłacany oczywiście, taki niewielki też z logo firmy. Następnie sama myszka. Mówię Wam, że nie jest zbyt ciężka, 120 gramów dałbym jej maksymalnie, ale zważymy ją do recenzji jeszcze. Mamy logo producenta, faktycznie takie gumowane tworzywo zapewniające dobry chwyt. I faktycznie myszka zapewnia podparcie i dla kciuka. Mam tutaj taką półeczkę. Klawisze główne są profilowane, więc też palce dobrze leżą. I mamy miejsce też na palec serdeczny i mały. Tak więc jest to taka typowa myszka podpierająca calutką dłoń. Żaden palec nie musi nam gdzieś tam wisieć w powietrzu, więc fajnie. Zobaczcie, jest mocno wyprofilowana pod gracza praworęcznego. Jest też dość duża i dość wysoka. Nawet dla mojej dłoni, zobaczcie, jeszcze mam zapas na przyciskach głównych. Po boku mamy dwa przyciski dodatkowe. Przyciski główne dość ciche. Rolka, która chodzi dość lekko, działa jako przycisk i dwa przyciski tutaj. Od spodu co mamy? Sensor optyczny. Cztery dość duże ślizgacze, dobrej jakości, nie za bardzo zniszczone, więc ok, troszeczkę tylko widzimy ryski, ale powinno się to na podkładce dobrze sprawować. Nie wiem, czy ktoś to na blacie testował, mam nadzieję, że nie, bo mamy takie dość grube rysy, no ale trudno. Tak to już jest z egzemplarzami testowymi, niestety. Dobra, w każdym razie mamy pierwszy rzut oka na tą myszkę wykonany, wygląda ciekawie. Oczywiście trzeba ją będzie wyczyścić do recenzji, bo wygląda niezbyt estetycznie, ale taka do mnie przyjechała. Ok, będziemy testować sensor, zobaczycie testy w programach, w pełnej recenzji, testy w grach i oczywiście poznacie moje wrażenia, czy warto. Powiem Wam, sam jestem ciekaw, jak to wypadnie, ponieważ to jest pierwszy produkt Mionixa na moim kanale, w moich rękach w ogóle. No nic, pożyjemy, zobaczymy. Pamiętajcie, cenę sprawdźcie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!